Dramatyczna sytuacja chrześcijan w Iraku. Ze specjalnym apelem o pomoc do braci chrześcijan zwrócił się ksiądz arcybiskup Bashar Mati Varda, redemptorysta, chaldejski arcybiskup Erbil. 100 tysięcy chrześcijan w przerażeniu i panice opuściło swoje domy. W irackim upale z narażeniem życia pieszo zaczęli uciekać do Kurdystanu. Wśród nich są chorzy, starzy, dzieci i kobiety w ciąży. Stoją w obliczu ludzkiej katastrofy i realnego ludobójstwa z rąk dżihadystów z Państwa Islamskiego, którzy dopuszczają się brutalnych mordów oraz niszczą świątynie. Ludność potrzebuje wody, żywności i schronienia, alarmują miejscowi księża biskupi. Ze specjalnym apelem o pomoc humanitarną do braci chrześcijan zwrócił się ksiądz arcybiskup Bashar Mati Varda, redemptorysta, chaldejski arcybiskup Erbil, do którego uciekają chrześcijanie. W specjalnym apelu ksiądz arcybiskup alarmuje, że wspólnota chrześcijańska w Mosulu przestała już istnieć. Chrześcijanie, którzy pozostali na miejscu w obliczu ogromnego niebezpieczeństwa, czekają na pomoc. Ludności grozi katastrofa humanitarna. Brakuje wody, żywności i elektryczności. Ta trudna sytuacja w sposób szczególny zbliża nas chrześcijan, podkreśla ksiądz arcybiskup Bashar Mati Varda. Chaldejski arcybiskup Erbil prosi o wsparcie materialne, które pomoże zakupić żywność, środki higieny oraz to, co jest niezbędne do życia, aby złagodzić cierpienie naszych braci chrześcijan.